Praca na odlewni, powiedziałbym, że należy do jednych z najbardziej wymagających. Jest to praca dla prawdziwych facetów, którzy potrafią zrobić coś z niczego. Odlewnia Hydrovacuum znajduje się w Grudziądzu, w województwie kujawsko-pomorskim. Na co dzień zajmujemy się odlewaniem odlewów do naszych pomp, wytwarzaniem odlewów na potrzeby rynków jakby zachodnich. Praca fizyczna, niektóre rzeczy trzeba wykonać manualnie. Mamy też takie czynniki zewnętrzne jak wysoka temperatura, no nie oszukujmy się, pracujemy przy ciekłym metalu, który gdzieś tam ma około 1500 stopni Celsjusza. Najpierw jest tak, że się może człowiek zniechęcić, ale jest tak, że już potem już jest coraz lepiej i się dąży do dobrej jakości odlewów, czy nawet wykonania później już samego odlewu na dalszy proces produkcji. Na pewno codziennie są jakieś problemy do rozwiązania. Wiadomo, problemy, które występują, pozwalają się rozwijać na każdym etapie. Wymaga przede wszystkim ciągłej uwagi, skupienia na tym, co się robi. Musi być wytrwała, no i niestety silna, no i mieć jakieś sobie jakąś taką chęć pracy. Czy manualne, tak jak na odcinku szlifierzy. Nie? Wymaga także znajomości wielu dziedzin, które jakby z sobą nie korelują, na przykład matematyka, chemia. Potrzebny też jest taki zmysł majsterkowicza. Zawsze coś innego jest. Atmosfera jest dobra, także można iść po szczebelkach do góry. Także na każdym etapie coś można zyskać zawsze, nie? Jest tu bardzo dużo znajomych, takich też poza pracą, mających z sobą bieżący kontakt, więc myślę, że atmosfera jest taka bardziej koleżeńska niż w innych takich, powiedzmy, zakładach produkcyjnych, gdzie przychodzimy do pracy, robimy swoje i idziemy do domu. Chyba takie małe dziecko musi zostać w kimś, bo to jest taka permanentna zabawa w piasku i w piaskownicy. To musi gdzieś tam w tym człowieku być taka chęć bardziej zabawy, poznania z tego, co jest w stanie sam zrobić i wytworzyć. Dołącz do naszego zespołu, Bartosz Tokarski.